burmistrz Janusz Anczak na zakończenie roku szkolnego nagrodził dyplomami i książkami najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wskazanych przez dyrektorów szkół. Ja mam tą największą satysfakcję, że tak jak jest, każdy z nas powinien być dumny z naszego miasta, tak ja dzisiaj jako burmistrz jestem dumny z Was, że osiągnęliście takie piękne wyniki. Jeżdżąc po tych różnych szkołach, gdzie tylko można, pewno, że burmistrz nie wszędzie dojedzie, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to zakończenie roku jest bardzo przyjemne. Przyjemne z wielu jakby powodów, ale ten główny powód to to, że przede wszystkim są niektórzy się napracowali i przychodzi czas wytchnienia, czyli Wy macie spokój. 2 miesiące dobrego, fajnego wypoczynku, mam nadzieję. W gronie nagrodzonych znaleźli się przede wszystkim uczniowie z najwyższymi średnimi oraz laureaci wielu konkursów i olimpiad. Mam średnią 5,64. Uczestniczyłam w różnych konkursach, w gminnych szczególnie. Byłam na konkursie ekologicznym, języka angielskiego, też religijnym konkursie. Średnia 6,0, Ola Madziara. Uczestniczyłam w różnych konkursach, między innymi w wojewódzkim konkursie Pryzmat, 9 miejsce, w konkursie szkolnym, 1 miejsce matematyczne i uczestniczyłam również w konkursie Muszelka, doszłam do etapu wojewódzkiego, 5 miejsce. Średnia 5,64, uczestniczyłam w różnych konkursach matematycznych i przyrodniczych, osiągnęłam 9 miejsce na wojewódzkim konkursie matematyczno-przyrodniczym Pryzmat, a także uczestniczyłam w wielu szkolnych konkursach. Wśród nagrodzonych są uczniowie, którzy biorą udział nie tylko w konkursach ogólnopolskich, ale i zagranicznych. Tomasz Nowak ze szkoły podstawowej nr 5 niedługo wyjedzie do Paryża. Tomek realizował indywidualny program ITOG nauki w klasie 5 i w klasie 6. Opanował materiał nie tylko ze szkoły podstawowej, ale również z gimnazjum i pierwszej klasy szkoły średniej. Osiągnął tyle sukcesów, że trudno je tutaj wyliczyć, ale myślę, że na sukces Tomka złożyła się praca nauczycielki matematyki pani Jolanty Woźniak, która ten program dla Tomka napisała. Kuratorium pozytywnie go zaopiniowało. Ogromny wkład jest również rodziców Tomka, którzy go mobilizowali, dopingowali, wyszukiwali przeróżne konkursy, w których Tomek brał udział. Ale wydaje mi się, że największa praca w tym wszystkim i osiągnięcie to jest Tomka. Na uroczystym wręczeniu dyplomów nie zabrakło również rodziców nagrodzonych uczniów, których rozpierała duma i radość z sukcesów dzieci. Tomek w tej chwili będzie wyjeżdżał do Paryża z drugiej lokaty w Polsce, czyli jest wicemistrzem Polski. Ponadto z takich ważniejszych konkursów, które należałoby wymienić, reprezentował także Wieluń w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów. Jako ciekawostkę, tylko dwóch z Wielunia w tym roku zakwalifikowało się do drugiego etapu takiej olimpiady, między innymi był to Tomek. Ciekawostką jest to, że na 5 zadań rozwiązał 3. Brakło mu troszkę szczęścia, żeby wejść do ścisłego finału i po prostu zdobyć laureata z poziomu już gimnazjum. Wysokimi średnimi mogą pochwalić się nie tylko uczniowie szkół podstawowych, ale i gimnazjalnych. Moją średnicę to chyba średnia, wysoka, szkolne konkursy, kuratoryjne, dostałam się dalej do rejonowego. W następnym roku spróbuję już do wojewódzkiego tak z pełną parą wystartować. I... Średnia wysoka to jaka? 5,70. Średnia? 5,73. Najzdolniejszym uczniom gratulował nie tylko burmistrz i pracownicy Zakładu Obsługi Placowego Światowo-Wychowawczych, ale i dyrektorzy szkół. W naszej szkole 47 uczniów osiągnęło średnią powyżej 5, 25 4,75 do 4,99. To są sukcesy w nauce. Oprócz tego mamy sukcesy w zawodach sportowych. Pierwsze miejsce w ogólnopolskich zespołach piłki ręcznej, dziesiąte miejsce naszej drużyny w ogólnopolskich zawodach piłki ręcznej i pierwsze miejsce we współzawodnictwie sportowym w piłce ręcznej i również na szczeblu powiatu pierwsze miejsce we współzawodnictwie chłopców. Chcemy się pochwalić, w tym roku nasza szkoła zdobyła pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o średni wynik w sprawdzianie po klasie 6. Także z przyjemnością przywiózłbym wszystkich uczniów tutaj naszej szkoły.
całą 15. Niemniej można było tylko przywieźć tą, która uzyskała największy sukces, czyli największą średnią w naszej szkole. Też gratuluję wszystkim uczniom, dziękuję rodzicom za pracę, nauczycielom przez cały rok szkolny.